Proszę bardzo. Proszę pan. Ja się chciałbym spytać o sytuację w Gruzji, bo za prezydenta Kaczyńskiego, prezydent z to prowadził taką politykę pro i tam ćwiczenia i amerykańskie, i amerykańskie, ale teraz jest ścigany za nowego prezydenta listem, bo on jest Ukrainy. To teraz Gruzja po jakiej stronie Proszę pana, cały czas po tej dobrej. To tak, jak, to tak jak w tej żydowskiej anegdocie, nasi wygrywają, jacy nasi, no ci co wygrywają, także to jest tak, cały czas po dobrej. Otóż rzecz jest taka, Gruzja była kiedyś, to znaczy przed 2000 za prezydenta Busha, młodszego, który był takim wojowniczym prezydentem i tak dalej, i Gruzja wtedy były takie projekty, że Gruzja i Ukraina to będą tutaj wciągnięte do NATO i tak dalej. No Miał bardzo daleko idące plany. A dlaczego? No muszę trochę dłużej, bo to jest niestety od Adama i Ewy muszę zacząć, bo inaczej nie będziemy rozumieli, co się dzieje. Otóż, jak państwo wiecie, za Jelcyna, za prezydentury Borysa Jelcyna w Rosji. Tak naprawdę kontrolę nad przynajmniej gospodarką rosyjską i polityką też przejęła taka kamaryla, taki tryumvirat wszechmogących Żydów: Borys Abramowicz-Bierzewski, już nie żyjący, Włodzimierz Gusiński i Chodorkowski, Michał Chodorkowski. Jelcyn już był tam nieprzytomny od samego rana, więc nie bardzo wiedział, co tam się dzieje. I oni ten. I ten, warto zwrócić uwagę, to byli bardzo bogaci ludzie. Ale Borys Berezowski był docentem uniwersyteckim. Za komuny, akademik, członek Akademii Nauk w Sowietach zarabiał miesięcznie 30 dolarów. A więc docent znacznie mniej, ale powiedzmy, niech i 30 dolarów. No i Berezowski uciłał sobie z tej pensyjki tyle że zaczął kupować pola naftowe, kopalnie niklu, takie różne rzeczy, no. Więc i wszyscy myśleli, że to on sam za własne pieniądze kupuje te uczułane krwawicą tak spod serca. Ja w to nie wierzę. Podejrzewam, że on był słupem słynnego grandziarza finansowego Jerzego Serosa, Tak samo jak i pozostali ci oligarchowie. To były, tam, tam mogli się dorobić i na boku coś własnego, ale tak naprawdę. I Soros założył tam taki instytut Sorosza w Moskwie. Tu świetna była wywiadownia gospodarcza. Zresztą u nas w Polsce taka jest pod nazwą Fundacji Batorego. Ja pamiętam, że jak byłem naczelnym redaktorem Najwyższego Czasu, to Fundacja Batorego miała taki obyczaj jeszcze, że okulnym pismem przesyłała sprawozdania finansowe. Swoje. No i mnie też przesyłali Na swoją zgubę, chyba. No i to był świetny przewodnik po życiu politycznym. Od razu było widać tam, kto ile dostał i za co. I dlaczego ćwierka z tego klucza. Świetny przewodnik. Już nic nie trzeba było tam więcej wiedzieć. Wystarczyło przejrzeć to sprawozdanie finansowe. I kiedy już nawet ci oligarchowie mieli dosyć jelcyna bo już rzeczywiście z nim to same już były udręki, to wytypowali na jego następcę Putina. Putin był ich kreaturą, tylko Putin ich przechytrzył. Putin ich przechytrzył, bo Putin udawał tam takiego przygłupa wiejskiego i oni myśleli, że on taki naprawdę jest, a to był tak, no, zimny, ruski czekista. No, i kiedy został tym prezydentem, to te, do tego instytutu Sorosza zaczął podsyłać agentów. Tak, po, jed, po kolei, jednego po drugim, jednego po drugim, nie od razu wszystkich, żeby ich nie płoszyć, I jak już nie było tam ani jednego normalnego człowieka, to pewnej nocy nieznani sprawcy się włamali i skradli twarde dyski komputerów. I następnego dnia całe społeczeństwo otwarte leżało u Putina na biurku z rozłożonymi nogami. I Berezowski zrozumiał, że to żarcy się skończyły, czmychnął za granicę i z Anglii, z Wielkiej Brytanii się odgrażał, że zrobi z Putina marmoladę. Ale Widocznie tam nie wszystkim się to podobało i ówczesny minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, Jack Straw, ostrzegł go, jak jeszcze raz kłapnie dziobem, to zostanie uznany za uciążliwego cudzoziemca i deportowany. I on się wtedy naprawdę przestraszył. On się wtedy naprawdę przestraszył. No i yy, tak to taka to była sytuacja i yy, w Rosji, nie wiem czy Państwo pamiętacie, jakie, jaki kraj był wtedy w Rosji największym inwestorem zagranicznym. W tym Cypr. Tak jest. A skąd Cypr? Ano stąd, że na tym Cyprze się wszyscy tacy tam złodziejaszkowie schronili. I pewnego dnia odwiedzili ich wysłannicy Putina. A jak się ma lufę pistoletu w ustach, to nie ma czasu na długie tam dywagacje, tylko trzeba mówić krótko i na temat. No i tak, rozmowa była mniej więcej taka, to ile ukradłeś? A no, tyle i tyle. Aha, to tu zostaw sobie na papierosy tyle i tyle, żyj sobie tutaj, ale reszta ma wrócić w postaci inwestycji. Jak nie, to właśnie znaleźliśmy ciebie tutaj. Wszędzie cię znajdziemy, nawet nie myśl o tym, że się schowasz. A nawet byś się próbował schować, to byś żył w ukryciu, byś tropiony, nie, puścimy, nie popuścimy ciebie. No i oni zrozumieli, że to nie są żarty i nagle mnóstwo inwestycji zagranicznych z Cypru się pojawiło. Okazało się, że są pieniądze na wypłacanie emerytu i tak dalej. Na tym jest ufundowana popularność Putina w Rosji, o czym nasi umiewani przywódcy nie pamiętają. Po prostu myślą, że to jest jakieś, jakaś nieprawda, a to jest prawda. No to jest zła wiadomość że dla nas, że Rosja ma takiego prezenta, bo dla nas najlepiej byłoby, jakby Gielcyn jeszcze żył, nadal jeszcze dodatkowo tam podtrzymywany na kroplówkami, Jakimiś zaprawianymi gorzałą, i to tylko tak nam w to, ale tak nie jest, niestety, tak nie jest. I kiedy a, a Chodorkowski się nie zorientował, no i zaczął się odgrażać Putinowi, że on tu go w ogóle strąci z tronu i tak dalej, no to Putin go wsadził do łagrał i tyle. I Soros utracił rosyjskie alimenty całkowicie. I interweniował u prezydenta Busa, bo rodzina Buszów miała pewien dług wdzięczności u zgrędziarza. Otóż młodszy prezydent, późniejszy prezydent Bush, jak był jeszcze tam, on pracował w nafcie. Robił, jak to się mówi, w nafcie. I jak to się mawiało w, w, w sferach kupieckich przed wojną, szedł bankrutować. No i Soros go uratował, nawet mu dał posadę za 100 tysięcy dolarów, tak na papierosy, że miał żona na szpilki, że miała i te. No i tak no, wydawało się Sorosowi, że buszowie są mu coś tam winni, ale ale w swoim czasie mu się zrewanżowali, bo kiedy była wojna w Zatoce Perskiej, to ostrzegli Gandziarza, który miał pola naftowe, tam szyby naftowe miał, które Saddam Hussein potem podpalił. No i jego ostrzegli, że to może, no nam... i on sprzedał te szyby przed wojną. Więc Bushowie uważali, że no wywiązali się, odwdzięczyli mu się za przysługę. Więc kiedy Soros przyszedł do Busha, prezydenta, żeby interweniować w sprawie Chodorkowskiego, to ten miał mu oświadczyć, że nie będzie narażał stosunków ze swoim przyjacielem Putinem dla jakiegoś grędzierza. I staremu grandiarzowi odjęło mowę z wrażenia. A jak już tam przyszedł do siebie, to wyłożył miliony, żeby Busza z, zrobić z Busza marmoladę. Żeby go rozsmażyć. No i to powstały różne takie arcydzieła, tam to 101 i tak dalej, takie ośmieszające te. On zresztą tam nie był taki najlotniejszy, ten prezydent Bush, no ale to dodatkowo jeszcze mu tam dołożyli zdrowia. I prezydent Bush się zorientował, że no nie ma co tu wojny prowadzić z grandziarzem, że to za drogo może go kosztować w perspektywie. I postanowił mu obmyślić jakieś tam coś na obtarcie łez. I tak się narodziła rewolucja w Gruzji, która polegała na tym, że tam mężczyźni w czarnych marynarkach szkurzanych Jedni wyprowadzili prezydenta tego nie Sakaszwilego, tylko Nadzego jednymi drzwiami, a drugimi drzwiami wszedł ten zwiat Gamsa Hurlia, zasiadł na tym, na, za stołem prezydialnym, rozbił kilka butelek wody borżomi no i tak się dokonała rewolucja. I następnego dnia, jak już się rewolucja dokonała, specjalnym samolotem z Londynu. Przyleciał pod fałszywym nazwiskiem Borys Abramowicz w towarzystwie takiego biznesmena gruzińskiego, żeby się zorientować, co z tej Gruzji się tam da wycisnąć na otarcie łez. O, tam dużo nie ma, a trochę można, ale dużo nie. Więc druga taka jeszcze na otarcie łez, już większa porcja, to była Ukraina Pomarańczowa rewolucja na Ukrainie. O, to już Borys Abramowicz nawet się zamierzał osiedlić na Ukrainie. To już rzeczywiście, no to tam w porównaniu z Gruzją, tu Ukraina to dopiero złote jabłko, prawda? No i tak to wygląda. Tylko, że kiedy w 2004 roku, a więc już pod koniec, nie w 2004 roku chyba, jeśli dobrze wiem, albo w 2005, już nie pamiętam dokładnie. Kondoliza Rice była w Wilnie i tam oświadczyła, że Stany Zjednoczone już nie będą forsowały wciągnięcia Gruzji i Ukrainy do NATO tylko będą pilnowały, żeby tam panowała demokracja, co na język ludzki się przekłada, nasi agenci tam będą rządzić i tego. No i w Gruzji się nie udało, ten już za bardzo dokazywał, ten Michał Saakaszwili, więc ten Bidzina Iwaniszwili go wysadził w powietrze i, i, te, i on musiał pojechać do Odessy, tam teraz troszeczkę to, to się awanturuje, Odgraża się prezydentowi Poroszenca, prezydent Poroszenko to jest też niezły numer, to, 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 to taki. No i tak to wygląda. I tak to wygląda. Więc na razie, na razie tam w Gruzji i na Ukrainie panuje demokracja. Zwyciężyła demokracja i wszyscy się cieszymy i tak dalej. To tak mówiłem o tym, że prezydent Obama chciał, żeby zwyciężyła demokracja w Syrii, no i tu cały czas tam wojna o pokój się toczy. Dlaczego? Dlaczego, proszę Państwa, muszę to wyjaśnić, jeśli Państwo pozwolą. Otóż yy, Izrael się czuje zaniepokojony irańskim programem atomowym. Nawet nie dlatego, że tam myślą w Izraelu, że jak tylko będzie miał Teheran bombę atomową, to następnego dnia zaraz ją spuści tam na Izrael i będzie sądny dzień. Bo tak chyba nie myślą. Przyczyny wyjaśnił Izraelski, trzy lata temu, Izraelski minister infrastruktury. Mówiąc publicznie otwartym tekst, tekstem, że jeśli Iran wszedłby w posiadanie broni jądrowej, to jest to kwestia czasu i niedługiego, jak w posiadanie broni jądrowej wejdzie Arabia Saudyjska, Turcja i Egipt. I zakończył ten wywód retorycznym pytaniem: I kto będzie wtedy chciał mieszkać w Izraelu? To święte słowa ja bym nie chciał. Więc gdyby to była normalna sytuacja, to z nadmorza nadleciałyby nieoznakowane samoloty zbombardowałyby irańskie instalacje nuklearne, tak jak to zrobiły w Iraku w swoim czasie, no i tyle. Ale nie mogą tak, nie można tak zrobić, dlatego, że Teheran ma dwustronny układ wojskowy z syryjskim tyranem. I w ramach tego dwustronnego układu wojskowego wyposażył armię syryjską w całkiem sporą liczbę rakiet średniego zasięgu. I gdyby nieroznakowane samoloty nadleciały z nadmorza, to tej samej chwili z terytorium syryjskiego poszybowałyby, poszybowałby w kierunku Izraela ogromny rój tych rakiet. Wprawdzie Izrael ma System obrony przeciwrakietowej pod nazwą Żelazna Mycka, w każdym razie tak to nazywa pan Katawzar nasz korespondent z Tel Awiwu. Alternatywnie to się nazywa Żelazna Kopuła, no a to, to, to samo właściwie. No i ale jak rój jest dostatecznie duży, to zawsze kilkanaście, może nawet ponad 20 pocisków się może przedrzeć. No, a ponieważ terytorium izraelskie nie jest duże, no to może to być już po herbacie. W związku z tym nieoznakowane samoloty na razie muszą poczekać do momentu, kiedy zwycięży demokracja w Syrii. No i o to walczymy. Za to zginiemy, prawda? Proszę bardzo. Panie, odnośnie też tytułu y, dzisiejszego pana wykładu y, o działalność naszych trzech byłych prezydentów y, żyjących. Proszę głosić. O y, tak. y, <laughs> zawiązane nowe takie szare inwencje, nie, nie, nie pamiętam jak to się nazywa tam pod pana Schetyny, a także ostatnie spotkanie naszej pani premier y, z żydowskiej delegacji. Zacznę od końca proszę państwa, no. Trochę mnie to zmartwiło. Nie dlatego, że tam rząd pojechał na pielgrzymkę do Izraela, bo tam niech sobie jeździ. Natomiast yy, dwie deklaracje pani premier Beaty Szydło mnie zmartwiły. Pierwsze, że Polska będzie walczyć z antysemityzmem. Problem polega na tym, że o tym, co jest antysemityzmem, a co nim nie jest, nie, będą, nie będzie decydowała Polska, tylko Izrael. To on będzie nam mówił, bo antysemityzm, tutaj to. Więc to, że my się podjęliśmy walki z antysemityzmem, to znaczy, tak przekładając na praktykę polityczną, że pani Beata Szydło zdecydowała o amputowaniu Polsce kolejnego kawałka suwerenności politycznej. To jest konsekwencja tego, co prezydent Duda w Nowym Jorku obiecał, pani Beata Szydło to zrealizowała. To po pierwsze. No i oczywiście mamy natychmiast rezultaty. Tego samego dnia, kiedy pani Szydło te deklaracje w Izraelu złożyła, sędzia górny we Wrocławiu przysolił 10 miesięcy bezwzględnego więzienia panu Piotrowi Rybakowi, mimo że prokurator żądał tylko 10 miesięcy prac społecznych to ten mu przysolił 10 miesięcy bezwzględnego więzienia za spalenie kukły Żyda. Nie wiem skąd wiedział, że to kukła Żyda była. No nawet szorosza, No jej, to, to bardzo ciekawe. Spra sprawdzić tożsamość kukły. To bardzo do ten sędzia musi być niezwykle przenikliwy. Albo no Adam Mickiewicz wszystko przewidział. W Panu Tadeuszu pisał także... Policmajster powinność swojej służby zrozumiał. I sędzia górny dobrze, że nie urodził się w czasach stalinowskich, znaczy tam jeszcze przed wojną, bo w czasach stalinowskich to jeszcze gorsze wyroki by solił. Prawda? Z tej gorliwości. No więc jak mamy takich sędziów, to niech nas Bóg ma swoje opiece, to rzeczywiście. Druga sprawa to są te świadczenia. Zaopatrzenie emerytalne, które pani Beata Szydło tam obiecała, również dla ofiar Holokaustu, jeśli dobrze zrozumiałem. Problem z ofiarami Holokaustu jest taki, że przy formule zastosowanej przez stronę żydowską, liczba ofiar Holokaustu może z dziesięciolecia na dziesięciolecie. Wzrastać w postępie geometrycznym. Bo ta formuła jest taka, co pan doktor Szewach Weiss, były ambasador Izraela w Warszawie to przedstawił, że ci Żydzi, którzy zostali tam zamordowani w czasie wojny, to zostali zamordowani, ale przecież iluż się nie urodziło. No, przy, takim, przy takiej formule rzeczywiście. No i jak my na to uzbieramy? Jak my na to uzbieramy? Ponieważ narodowy potencjał gospodarczy nie został odblokowany w ciągu tego roku rządu Prawa i Sprawiedliwości i nic nie wskazuje na to, żeby został, to obawiam się, że jedynym sposobem pozyskania środków przez Polskę będzie zaciąganie pożyczek na wysoki procent w Izraelu. No i to tak możemy. W ten sposób będziemy mogli sprostać tym zobowiązaniom. Więc, no, trochę mnie to martwi, muszę powiedzieć. No to, to zostało zdecydowane przez taką ustawę o kombatantach, przez nowelizację ustawy o kombatantach. Twierdzą posłowie głosujący za tą ustawą, że przez niedopatrzenie. Ja nawet chętnie w to wierzę, że posłowie nie czytają ustaw, nad którymi głosują, bo wiem, że tak jest. Wiem, że tak jest. Co więcej, te ustawy są długie. I, a to jest wada. Na przykład teraz była taka tam strona społeczna, ta inicjatywa społeczna w sprawie aborcji. Ustawa tam, no też nawet krótka, ale też za długa. Bo w 1991 roku, jak pierwszy raz była debata nad ustawą w sprawie aborcji, no to ja myślałem naiwnie, że tu o to chodzi, i napisałem projekt ustawy, który się składał z jednego zdania. Z jednego zdania, i to krótkiego. Dodatkowego paragrafu do artykułu 148 Kodeksu Karnego, który mówił, za, kto zabija człowieka, i tak dalej. I to zdanie, które było dodatkowym paragrafem do artykułu 148, brzmiało tak. W razie zabójstwa dziecka jeszcze nieurodzonego, sąd może podżegacza uwolnić od kary. I to była cała ustawa. Ona była bardzo groźna dla sprawców aborcji, dla wykonawców. Dlatego, że oni odpowiadaliby tak, jak za zabójstwo człowieka, a więc do kary śmierci włącznie. Natomiast matka dziecka, kobieta, w tym przestępstwie, bo to było przestępstwo, bardzo zbrodnia, w tym przestępstwie pełni rolę podżegacza, bo ona sama tego zabiegu nie wykonuje przecież, tylko namawia kogoś innego, więc jest podżegaczem. Podżegacz odpowiada w zasadzie tak, jak sprawca ale ponieważ niepodobna przewidzieć wszystkich okoliczności z góry więc uważałem że często jest tak że ta kobieta jest zaszczuta przez swoje otoczenie jest jak gdyby poz pozostawiona sama sobie i zaszczuta przez swoje otoczenie i karanie jej byłoby dodatkowym okrucieństwem zupełnie nieuzasadnionym Ponieważ my z góry nie wiemy, nie potrafimy przewidzieć wszystkich możliwych sytuacji, to trzeba dać swobodę sędziemu, który z tą konkretną sytuacją się zetknie i będzie miał możliwość zdecydowania, czy karać tę osobę, czy od winy jej nie uwolnić, ale od kary tak, żeby dodatkowo jeszcze jej nie dołować, nie, nie sprawiać jej dodatkowego okrucieństwa. I wydawało mi się, że to jest rozsądna całkiem sprawa. Nie ma tu żadnego kompromisu moralnego. Mamy zabójstwo i tak dalej. To nie jest zabójstwo uprzywilejowane. No a tu chętnie wierzę, że nie czytałem, Zresztą wiem, bo mi się tam jeden parlamentarzysta zwierzał, jak w 90. roku weszła w życie ustawa o uporządkowaniu stosunków kredytowych. Jedna, jeden z jed... Ona była elementem planu Balcerowicza, tak zwanego, no i spowodowała straszliwe konsekwencje. Bankructwa i tak dalej. No i taki mój znajomy parlamentarzysta, już nie powiem nazwiska, żeby nie czego, bo on nadal tam próbuje robić polityczną karierę, więc nie chcę mu szkodzić, bo go lubię. Ale on powiedział tak, no co to za ustawa? To jak to. Ja mówię, no słuchaj, przecież głosowałeś za tą ustawą. On mówi, no tak, ale nie czytałem. No i to taką mądrością jest nasz nieszczęśliwy kraj rządzony. Także to jest niestety, to jest niestety skutek pewnej niefrasobliwości. To Winston Churchill taką recenzję wystawił naszemu narodowi, że jesteśmy narodem lekkomyślnym. On wiedział, co mówi, bo najlepszym dowodem naszej lekkomyślności było to, żeśmy jemu zaufali. Skończyło się to fatalnie dla nas. Sprzedał nas Stalinowi, tak jak się sprzedaje krowę.